Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Mężczyzna wjechał samochodem w drzewo. Mężczyzna kierujący samochodem marki BMW zginął w wypadku samochodowym w Brzezinach. Najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, poinformowała w sobotę oficer prasowa kaliskiej policji pod.com. Anna Jaworska-Wojnicz. Tragiczny wypadek w Brzezinach. Nie żyje mężczyzna. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 7. Służby ratunkowe zawiadomiono, że na drodze wojewódzkiej 449 w wielkopolskich Brzezinach przy ulicy Wrocławskiej samochód marki BMW uderzył w drzewo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo i dachował. Kierowca zginął na miejscu. Jeszcze nie znamy jego tożsamości, powiedziała pod.com. Anna Jaworska-Wojnicz. Na miejsce zdarzenia przybyły 3 zastępy Straży Pożarnej z Kalisza. Strażacy podjęli działania w celu wydobycia ciała z wraku samochodu. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratury. Droga na Grabów została zamknięta. Objazdami w Brzezinach i Świerczynie kierują policjanci. Lotnicze pogotowie ratunkowe podsumowuje sezon. Padł rekord. To obrazuje skalę. 6 września o godzinie 20 odbył się ostatni tegoroczny dyżur w bazie HEMS w Koszalinie. Lotnicze pogotowie ratunkowe podsumowuje rekordowy sezon. Od 1 czerwca załogi wyleciały na 191 misji. Rekordowy sezon letni LPR w Koszalinie. Lotnicze pogotowie ratunkowe w Koszalinie to jedyna w kraju sezonowa baza HEMS. Od 1 czerwca załogi zrealizowały aż 191 misji. To rekordowa liczba akcji w sezonie letnim. 84 wezwania dotyczyły wypadków, 93 to misje związane z nagłymi zachorowaniami, a tylko 14 to transporty międzyszpitalne. Te proporcje niewątpliwie obrazują skalę zapotrzebowania na udzielanie medycznych czynności ratunkowych w rejonie środkowego Pomorza latem, dowiadujemy się z raportu LPR w Koszalinie. Przez ostatnie 3 miesiące ratownicy LPR znajdowali się w powietrzu przez ponad 137 godzin. Załogi udzieliły pomocy 155 pacjentom, z czego 105 było transportowanych do szpitali na pokładach śmigłowców, czytamy w raporcie. Najczęściej, bo aż 27 razy, helikoptery lądowały do pacjentów, u których wystąpił udar, 26 razy przyjęto zgłoszenie o osobach w stanie nagłego zatrzymania krążenia, 20 o poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i 13 o osobach po podtopieniu. Kolejny sezon pracy LPR w Koszalinie rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku.